W niedzielę swój ligowy mecz rozegrały siatkarki KSZO SMS. W hali przy ulicy Świętokrzyskiej bez udziału publiczności podejmowały drugi zespół SMS-u Szczyrk. Było to zaległe spotkanie z piątej kolejki drugiej ligi, w którym górą okazały się młode siatkarki SMS-u ze Szczyrku, wygrywając 3-1. A jest to zespół z ogromnymi możliwościami, wiadomo, w przyszłości gdzieś nasze kadrowiczki, ale mimo wszystko postawiliśmy się im i myślę, że jest to dobry prognostyk, bo te ostatnie dwa mecze nie napawały optymizmem. Gdzieś tam nasza gra bardzo falowała po tej przerwie. Graliśmy seriami, tak? Zdobywaliśmy punkty, ale więcej tych punktów seriami traciliśmy. Myślę, że jest pozytyw i mam nadzieję, że już odwrócimy to i będzie coraz lepiej. Niedzielne starcie lepiej rozpoczęły Gospodynie, które wygrały pierwsze dwie akcje spotkania i przez całego seta miały 2-3-punktową przewagę. W końcówce przyjezdne doprowadziły do remisu po 22, a potem po 23, ale dwa decydujące punkty zdobyły Ostrowczanki i wygrały seta 25-23. Pierwszy set to efekt tego, że wczoraj graliśmy w Lublinie na małej sali, tak naprawdę z niskim sufitem, natomiast tutaj się zderzyliśmy w drugą stronę z dużą halą, z dużą przestrzenią i no w tym pierwszym secie nie mogliśmy się wstrzelić i zagrywką, i atakiem po prostu w boisko, stąd też popełnialiśmy i błędy i na zagrywce, i w ataku. Druga partia była wyrównana, gra toczyła się punkt za punkt do stanu po 15, ale później przewagę zaczął zdobywać SMS Szczyrk. Druga partia zakończyła się zwycięstwem gości 25-19. Myślę, że ten drugi set zadecydował o wyniku meczu, tak? Bo graliśmy do pewnego momentu jak równy z równym i nam odskoczyły, nabrały wiatru w żagle. A to zespół młody, więc jak im się pozwoli grać, to są bardzo ciężkie do zatrzymania, w szczególności w ataku, gdzieś tam rozwijają się na zagrywce. W trzeciej i czwartej partii inicjatywę przejęły młode siatkarki ze Szczyrku i wygrały obie partie do 16, a całe spotkanie 3-1. Myślę, że lepiej radziliśmy sobie w przyjęciu zagrywki i no, mieliśmy zdecydowanie mocniejszy atak w porównaniu z zespołem z Ostrowca. Zespół z Ostrowca starał się również nam tym samym zrewanżować, czyli mocnym atakiem. Były momenty naprawdę dobrej gry na siatce, ale też popełniał przy tym dużo błędów przy tym ryzyku. W najbliższy weekend KSZO SMS rozegra aż dwa spotkania. W sobotę o 17 z drugim zespołem MKS-u Sanpajda Jarosław w ramach drugiej ligi oraz w niedzielę o 14:30 z pierwszym zespołem Sanpajda Jarosław w ramach Pucharu Polski. Oba spotkania rozegrane zostaną w Ostrowcu.